To nie będzie zwykły mecz? No jak nie zwykły mecz, to można zacząć od piwka. To będzie mecz Serie A. To wcale nie chodzi o siódmą ligę. Napoli kontra Inter Warszawa. Znowu na Interze. No przynajmniej mam jakiś polski akcent. To kurwa! No się potknąłem. Jeszcze ładnie chyba będą przedstawiać. Się wydawało, że ma kontuzję. Kasper zaraz sprawdzi. To co on go wyczytywał? Przyjechaliśmy na Milika, a go nie ma. Ej, w której stronie w ogóle na polu jest? Może żółty? Nie wiem. Tam też łysy jest. No, tam to jest łysy. To na poli jak tutaj. Sytuacja w tabeli się przedstawia. Nie mam pojęcia. Ale to jeszcze łówka ligi, czy... Dół. Przygotowany jestem. Nie wiedziałem, że takie pytanie zapytałem. Przykład napolitańskiego stylu i odpowiednika zależności wyjścia ewakuacyjnych. Jest to niedrożne ciągi, pan z piwem tu nie może dojść. A ludzie cierpią. Susza. Przerwa. Przerwienie, mniejsze emocje. Zdąży czy nie zdąży? Jest blisko. I jak? Zdążyłem. No to teraz wypadałoby uzupełnić braki. Waga musi się zgadzać. Fajne te kufle. Gol. 63. minuta, jest 3-0. Już chyba więcej tutaj nie zdzierżymy, bo jest nudno, nie? No dobra, dajemy im jeszcze 5 minut. Zaskoczcie nas, chłopaki. Nie spierdolcie tego. Bardzo dobry mecz, ale niestety te mecze są takie długie. 70 minut powinno trwać mecze takie, nie? W tych najwyższych ligach. W B-klasach to mogą grać i 120 minut, ale w Serie A to 70 minut to całkowicie wystarczy. Cicho strasznie było, nie? Atmosfera jakaś taka drętwa.